więc nie będę przedłużać, zaczynamy. Więc do jogi nidry jest potrzebna jak najwygodniejsza, pozycja. Jeżeli jesteście w studiu jogi, to na pewno na macie możecie sobie rozłożyć kocyk albo dwa, podłożyć na przykład bolstera, tą długą poduszkę pod kolana albo coś pod szyję, żeby było wygodnie. Może to też być pozycja Supta Baddha Konasana, jak jesteś bardzo zmęczona, zmęczony i Twoje ciało potrzebuje pozycji do jogi, a nie Shavasana. W przeciwnym razie, jeżeli nie masz tych rzeczy, a obawiam się, że raczej mało kto ma wszystkie przedmioty do jogi w swoim domu, chociaż zdarzają się, to można sobie podłożyć cokolwiek pod kolana, pod głowę. Ja polecam zwykłą leżącą pozycję Shavasana. Tak jak widzicie, leżąc tak jest mi jak najwygodniej i bardzo wygodnie wręcz. Ale jeżeli macie jakieś poduszki, to wiecie, ta pozycja ma być dla Ciebie jak najlepsza, więc jeżeli tak się będziesz czuć o wiele lepiej, to proszę, weź to, co jest Tobie potrzebne do jak największej satysfakcji. I więc jak już się położyłaś, położyłeś, powoli wraz z końcem dźwięku gongu opadnij powiekami w dół, zamykając delikatnie oczy. Wraz z zamknięciem swoich oczu poczuj, jak rozluźnia się ciało. Staje się ono coraz cięższe i cięższe. Zapadając się w materac, w podłogę, w matę, w koc, na czymkolwiek leżysz. Trochę tak, jakby każdy kilogram Twojego ciała ważył teraz 100 albo tonę. I czujesz, jak te dodatkowe kilogramy ciągną Cię w dół. Uziemiając i relaksując ciało najbardziej jak się da. Oddech płynie swobodnie w te i we w te. Niczym spokojna fala na oceanie. Praktycznie tak, że w ogóle nie zauważasz tej fali. Ale czujesz kołysanie wewnątrz swojego ciała. Z wdechem czujesz, jak ta fala biegnie od stóp po koronę Twojej głowy. I z wydechem w dół od korony głowy aż do podeszw Twoich stóp. Z wdechem w górę i na wydechu w dół. Wdech w górę i wydech w dół. Każdy wdech i wydech zaczyna być coraz dłuższy i spokojniejszy. Coraz bardziej relaksujący i uziemiający Twoje ciało. Szczególnie wydech,
który naturalnie ma właściwości rozluźniające, rozciągające, uziemiające. Wydech ma też właściwości takie, że pobudza Twój układ nerwowy przywspółczulny, czyli ten, który powoduje spowolnione bicie serca, szybszy metabolizm, lepszą pamięć, zdrowe serce i spokojny sen. Kolejnym oddechem czuję, że to będzie największy, najdłuższy i najspokojniejszy oddech, jaki dotychczas wziąłeś albo wzięłaś. Czujesz głęboki, długi wdech, który sięga aż po czubek Twojej głowy. I wraz z wydechem czujesz, jak zaczyna rozluźniać się całe ciało, począwszy od czubka głowy, połączeń między kośćmi Twojej czaszki. Czujesz, jak one rozluźniają się, przekazując to rozluźnienie do Twojego mózgu, umysłu, do wnętrza Twojej głowy. Czujesz, jak rozluźnia się skóra na czaszce, u czubka Twojej głowy, z przodu, z boku i z tyłu. Czujesz, jak rozluźnia się czoło, przestrzeń pomiędzy brwiami i brwi same w sobie. Czujesz, jak rozluźniają się skronie prawa i lewa. Jak rozluźniają się Twoje oczy, nie tylko powieki, górna i dolna, ale również czujesz, jak Twoje oczy rozluźniają się we wnętrzach oczodołów, zapadając się do środka. Rozluźniają się uszy, rozluźnia się nos, policzki prawe, lewe. Rozluźniają się usta i żuchwa. Rozluźnia się język wewnątrz Twojej jamy ustnej, nie dotykając ani górnej, ani dolnej części jamy ustnej. Płynie we wnętrzu, trochę jak delfin w oceanie Twojego oddechu. Rozluźnia się Twoja broda i tył głowy, tam gdzie mamy połączenie kręgów z czaszką. Rozluźnia się Twoja szyja, każdy z 7 kręgów Twojej szyi. Rozluźniają się powoli kark i barki prawe i lewe. Rozluźniają się ramiona. Czujesz, jak to rozluźnienie biegnie w dół po Twoich ramionach do łokci, okalając i otaczając zarówno rozluźnieniem skórę, mięśnie, powięź, kości. Czujesz rozluźnienie w Twoich łokciach prawym i w lewym. Rozluźnienie w przedramionach, prawym i lewym, nadgarstkach, prawym i lewym i w Twoich dłoniach,
rozluźnienie zaczyna okalać Twoje kciuki, palce wskazujące, środkowe, serdeczne i małe paluszki, zarówno prawe, jak i lewe. Wraz z rozluźnieniem ramion czujesz, jak rozluźniają się obojczyki i cała obręcz barkowa. Rozluźniają się łopatki, rozluźnia się tchawica, oskrzela, rozluźniają się żebra. Rozluźnia się kręgosłup w klatce piersiowej. Rozluźnienie dotyka również Twojego serca. Czujesz, jak bije spokojnie i swobodniej we wnętrzu klatki piersiowej. Rozluźnia się Twój mostek. Rozluźnia się przepona. Rozluźnia się żołądek, dwunastnica i całych 7 czy nawet 8 metrów Twoich jelit, cienkiego i grubego. Rozluźnia się Twój brzuch i lędźwia. Zarówno na poziomie organów, mięśni, powięzi, kości. Rozluźnienie idzie w dół do Twojej miednicy. Czujesz, jak rozluźniają się wszystkie organy wewnątrz Twojej miednicy. Również tutaj mięśnie, kości, powięź, ale też układ nerwowy, hormonalny. Rozluźnia się dno Twojej miednicy. Rozluźniają się kości udowe, których panewki są w Twojej miednicy, po prawej i po lewej stronie. Rozluźniają się uda, pośladki, prawe i lewe. Rozluźnienie idzie w dół do Twoich kolan, prawego i lewego, do Twoich łydek, prawej i lewej. Czujesz rozluźnienie w kostkach prawej i lewej. Rozluźnienie zaczyna biec po grzbiecie Twoich stóp, do pięty oraz podeszwy stopy, aż po czubek Twoich palców u nóg. Dużego palca, drugiego, trzeciego, czwartego i piątego, zarówno po prawej, jak i po lewej stronie. Także Twoje całe ciało wydaje się być teraz jednym wielkim, rozluźnionym bytem, który istnieje gdzieś w czasoprzestrzeni. Ten byt zaczyna teraz oddychać nadi, pranayamą nadi shudana, bez użycia rąk czy jakiejkolwiek siły. Wyobraź sobie, że robisz wdech przez prawe nozdrze, a następnie wydech przez lewe nozdrze. Następnie wdech przez lewe nozdrze, a wydech przez prawe nozdrze. Wdech prawe, wydech lewe. Wdech lewe, wydech prawe. I takich cykli zrób jeszcze 10,
bazują na swoim własnym oddechu. Cykl to wdech prawe, wydech lewe, wdech lewe, wydech prawe. Rytm to Twój własny oddech, nieśpieszny, spokojny i wydłużony. Jeżeli w międzyczasie zgubisz się i nie będziesz potrafiła lub potrafił powiedzieć, która to liczba teraz zaczyna być od 10 do 1, to powróć z powrotem do początku, do 10 i zacznij robić to jeszcze raz. Tak samo, jeżeli dojdziesz od 10 do 1 bardzo szybko, zacznij raz jeszcze od 10 do 1. Cały cykl to wdech prawe, wydech lewe, wdech lewe, wydech prawe. Pamiętaj, jeżeli się zgubiłeś, zgubiłaś, to powróć z powrotem od 10 do 1 licząc. Kiedy już zaczynasz powoli kończyć swoich 10 oddechów Nadi Shidana, pamiętaj, że koniec to wydech zrobiony przez Twoje prawe nozdrze. Pozostań przez chwilę tutaj. Podelektuj się miejscem kompletnego rozluźnienia, ale i też połączenia, unii energii z fizycznym ciałem, też umysłu z Twoją duszą. Możesz też wyobrazić sobie,
że nad Twoim leżącym ciałem zaczyna przechodzić słońce. Tak jak słońce rano o wschodzie wstaje, idzie w górę do centrum, do maksymalnego wzgórza na horyzoncie i opadając po zachodniej stronie. Tak samo te wyobraź sobie, że to słońce zaczyna wstawać w okolicy Twojej głowy, ale nie ma ono zwyczajnego żółtego koloru, ale kolor fioletowy, kolor Twojej koncentracji, kolor Twojego umysłu, kolor wiedzy i intencji. Poczuj, jak to słońce jakby wychodzi z Twojej głowy, trochę tak, jak Atena wyszła z głowy Apollina. Czy bodajże Zeusa, przepraszam, jeżeli zrobiłam błąd w mitologii greckiej. Czujesz, jak to słońce wstaje i zaczyna świecić fioletowym światłem na widnokręgu wciąż jeszcze nisko Twojego ciała, po czym unosząc się coraz wyżej, zaczyna przybierać błękitno-niebieski kolor, trochę jak kolor lazurowego morza, krystalicznie czystego. Tak jak chcemy, żeby nasza komunikacja z innymi i ze światem była czysta, wolna od wszelkich błędów, ignorancji, wolna od naszego subiektywnego spojrzenia na świat. Komunikacja, która nie powoduje dalszych błędów, czysta forma przekazywana z ust do ust albo od jednego człowieka do drugiego. I czuję, że Twoje słońce zaczyna unosić się jeszcze wyżej, dochodząc już prawie do punktu kulminacyjnego na widnokręgu. Tym razem to słońce, światło przybiera zielony kolor, trochę jak kolor soczystej trawy o poranku z rosą. Taki kolor, jak soczyste mogą być Twoje uczucia, szczególnie miłość. Miłość, w której odnajdujesz cząstkę prawdy, cząstkę duszy, bowiem to dusza potrafi czuć i wydalać te emocje na świat. Kontaktować się właśnie przez te emocje, ich wewnętrzną energię z innymi osobami, zwierzętami, sytuacjami, czy też w ogóle z otoczeniem. Czujesz, jak Twoje słońce zaczyna iść właśnie do kulminacyjnego punktu na widnokręgu w swoim soczystym, zielonym światłem. I przechodząc przez widnokrąg, przez ten punkt kulminacyjny, zmienia się z koloru zielonego na żółty. Właśnie taki kolor, jakie słońce powinno mieć. Kolor promieni, ale też kolor płomieni. Kolor Twojego wewnętrznego ognia, realizacji planów, dążeń do celu. Z którym również połączone jest Twoje ciało.
Już schodząc w dół po widnokręgu, kolor żółty zaczyna się zagęszczać i zmieniać z żółtego na pomarańczowy. Powoli schodząc w dół w kierunku Twojej miednicy i następnie Twoich stóp. Kolor Twojego przystosowania do życia, adaptacji, posługiwania się intuicją. Tak bardzo ważne w naszym życiu, kiedy wszystkie państwa zaczynają być coraz bardziej negatywnie nastawione do siebie, zamknięte, bowiem jest to kolor otwartości na innych, dopasowania siebie, ale też i innych do swoich potrzeb. I na samym końcu kolor przechodzi z pomarańczowego na czerwony. I czujesz, jak to światło zaczyna zachodzić za widnokręgiem, przy czym tym widnokręgiem są Twoje stopy. Widzisz, jak to czerwone słońce dotyka Twoich stóp i powoli znika za nimi, chowając się i zostawiając Cię w kompletnej pustce. Ale nie jest to negatywna pustka, tylko niezwykle pozytywna. Pustka spokoju, pustka rozluźnienia, pustka braku emocji, pustka krystalicznie czystego umysłu. Jest to taka pustka jak czysta kartka, która dopiero czeka na to, żeby zostać zapisana. Jesteś jak ta tabula rasa. I to Ty decydujesz, co zapiszesz na książkach, na stronach księgi swojego życia. I kiedy już to czerwone słońce zaszło za widnokręgiem Twoich stóp, pozostań tutaj przez chwilę, będąc właśnie tą czystą kartką. Po tych kilku chwilach w kompletnym bezruchu, będąc tą tabula rasą, zacznij oddychać trochę głębiej. I tym razem będziemy liczyć nasze oddechy od 5 do 1. 5. Zacznij koncentrować się na dźwiękach, które słyszysz dookoła siebie. Nie tylko o dźwięku mojego głosu, ale wszelkiego rodzaju innych dźwięków, skrzypów.
skrzypnięć podłogi, innej osoby za ścianą, ćwierkania ptaków za oknem i tym podobne. Czwarty oddech. Skoncentruj się na odczuciach, które ma Twoje ciało. Ciepłe, zimne dłonie lub stopy. Dotyk ubrania na Twojej skórze. Ogólnie ciepło, zimno, przyjemność. Być może Twoje ręce gdzieś leżą na ciele albo na macie. Zauważ pozycję, w jakiej leżysz. Głęboki trzeci oddech. Skup się na biciu swojego serca. Poobserwuj, jak ono bije po tej krótkiej nitrze, którą właśnie zrobiliśmy. Dwa, skup się na oddechu. Poczuj, jak ten oddech zaczyna być coraz intensywniejszy. Przez intensywniejszy nie mam wrażenia albo nadziei, że będzie szybszy, ale będziesz go czuć we wnętrzu klatki piersiowej bardziej intensywnie. Jeden. Zacznij powoli poruszać palcami u rąk, u nóg, budząc swoje ciało kostkami i nadgarstkami. Głową delikatnie na jedną i na drugą stronę. Zacznij się też przeciągać w jedną, w drugą stronę. Poczuj się tak, jakby Twoje ciało teraz budziło się z jakiegoś przyjemnego snu albo drzemki. Przyciągnij kolana do brzucha i delikatnie rozhuśtaj kolana na boki. I opadnij kolanami na jedną stronę, do pozycji embrionalnej. I pozostań w tej pozycji jeszcze przez kolejny oddech lub dwa albo trzy. Obserwuj, jak czuje się Twoje ciało. I z zamkniętymi oczami delikatnie odepnij się od maty, żeby usiąść w wygodnej pozycji siedzącej. Zostań tutaj przez chwilę i połącz dłonie razem ze sobą. Kciuki są skierowane do serca, do wnętrza klatki piersiowej. Możesz też obniżyć swoją głowę, tak jakby umysł kłaniał się duszy. I pozostań tutaj na trzy dźwięki naszego magicznego gongu, albo raczej gążka. Kiedy czujesz się gotowa lub gotowy, możesz powoli otworzyć oczy, mrugając i unieść wzrok.